Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja poświęcona programom Maluch Plus, Senior Plus i Mama 4+. Prawie 10 milionów złotych z programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Maluch Plus 2019 trafi do województwa podlaskiego na rozwój i utrzymanie placówek opieki dla dzieci najmłodszych. Celem naszym jest, żeby w każdej gminie były miejsca związane z opieką nad dziećmi do lat 3, czyli przede wszystkim żłobki albo kluby, albo opiekunowie dla tych najmłodszych dzieci. Tych żłobków powstaje coraz więcej. Zwiększyliśmy także środki finansowe przeznaczone na to ze 150 milionów na 450 milionów od 2018 roku. Wynosi dotacja, którą przekazujemy samorządom na tworzenie tego typu miejsc. W dniu dzisiejszym, w tej edycji programu na 2019 rok, 12 gmin w województwie podlaskim skorzysta z tego programu. Będą powstawały miejsca dla maluchów, będą powstawać żłobki w ramach programu Maluch Plus. I jest to bardzo ważne. Jak Państwo wiedzą, uważamy, że dzieci najlepiej jak wychowuje mama, szczególnie te dzieci najmłodsze, ale chcemy także dać mamom wolność wyboru, żeby to one decydowały, czy chcą się zajmować swoimi dziećmi, czy chcą się realizować nie tylko jako mama, ale także w swojej pracy zawodowej czy aktywności społecznej. Z dniem 1 marca wchodzi w życie ustawa związana z tak zwanym rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym. Jest to takie świadczenie, które pozwoli właśnie godnie żyć w momencie ukończenia wieku emerytalnego w przypadku kobiet lat 60, w przypadku mężczyzn lat 65. Tutaj w przypadku tego świadczenia nie trzeba posiadać żadnego kompletnie stażu pracy. Jest to skierowane do tych osób, które nie mogły pracować, bądź też musiały przerwać swoje zatrudnienie z tego powodu, że miały co najmniej czworo dzieci. Więc nie muszą być to dzieci, które matka tylko urodziła i wychowała, mogą być to również dzieci przyjęte na wychowanie. W sytuacjach, gdy matka porzuciła dzieci, bądź zmarła, bądź w długotrwały sposób nie wychowywała tych dzieci, to świadczenie również należy się ojcu. Należy oczywiście, tak jak pan minister wspomniał, złożyć wniosek, nie działamy z urzędu, trzeba pofatygować się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wypełnić wniosek, wypełnić oświadczenie, złożyć również akty urodzenia dzieci, dołączyć do tego PESEL dzieci, a także oświadczenia stwierdzające nasz aktualny przychód. Jeżeli nasz przychód nie przekracza 1100 zł, wówczas zostanie przyznane takie świadczenie. Mamy tak zwane Centrum Świadczeń Wyjątkowych. Do końca tego roku wszystkie oddziały będą wydawały decyzje w programie Mama Plus, a potem, po zakończeniu tego okresu przejściowego, będzie się tym zajmowało właśnie nasze Centrum Świadczeń Wyjątkowych i tutaj wszystkie te wnioski z całego kraju będą spływały, będziemy się tym zajmowali. Jeśli chodzi o tym, o czym mówiła pani rzecznik, że są to świadczenia w większości uzupełniające, czyli ludzie, którzy nie wypracowali sobie tej minimalnej emerytury, to na dzień dzisiejszy to jest to około 80% tych wniosków, decyzji właściwie, które żeśmy wydali, to jest właśnie świadczenie uzupełniające. Blisko 2 200 000 zł otrzymają samorządy z województwa podlaskiego na utworzenie i prowadzenie placówek dla osób starszych w ramach tegorocznej edycji rządowego programu Senior Plus. Wszystkie wnioski, które były złożone przez samorządy, zostały rozpatrzone pozytywnie. Innymi słowy, dzięki bardzo istotnemu wzmocnieniu dofinansowania i zmianom w programie, które dokonane zostały w 2018 roku, te alokacje w zakresie możliwości realizowania czy też programu Maluch Plus czy Senior Plus są, przynajmniej jeżeli chodzi o nasze województwo, w pełni zaspokajane. To znaczy te wnioski, które samorządy składają, zyskują swoją realizację. I tak chciałbym wspomnieć, że w wyniku tych różnych poprzednich edycji myśmy
mogli utworzyć, jeżeli chodzi o kwestie związane z opieką nad nadmójczymi, czyli to, co w tej chwili nazywamy Maluch Plus, w zasadzie prawie 1400 miejsc. Celem programu Senior Plus jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W ramach programu rozbudowywana jest sieć dziennych domów oraz klubów Senior Plus.